Hej tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj pobawimy się w symulację. Wyobrazimy sobie, że straciłam wszystkie swoje kosmetyki. Nie mam absolutnie nic. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam, od czego zaczęłabym odbudowywanie swojej kolekcji kosmetyków i będą to kosmetyki dopasowane do mnie, czyli nie wyobrażamy sobie, że jestem wizerzystą, który stracił po prostu kosmetyki, no bo wiadomo, że musiałam kupić znacznie więcej, ale produkty, które miałyby służyć mi i ewentualnie dać możliwość tworzenia różnorodnych makijaży, abym mogła dalej nagrywać na YouTubie i robić fajne zdjęcia na Instagram. Ale żeby sobie troszeczkę tą sytuację utrudnić, postanowiłam ograniczyć się kwotowo, no bo gdybym miała wybierać co chcę, ile chcę i tak dalej, to też ta symulacja trochę nie miałaby sensu. Postanowiłam zatem, aby zmieścić się w kwocie 650 zł. I jak robiłam takie wstępne tutaj szacowania, to i tak musiałam z niektórych takich droższych produktów zrezygnować na rzecz tańszych, aby było mnie stać na przykład na coś innego, trochę droższego, więc takie wiecie, kombinacje, aby w tej kwocie się zmieścić, także jeżeli chcecie zobaczyć, z czego bym zrezygnowała, a co bym kupiła, no to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Symulację zaczniemy od bazy pod podkład i postanowiłam z niej zrezygnować, ponieważ wydaje mi się, że nie jest to taki bardzo niezbędny element makijażu. Moja pielęgnacja może być moją bazą, więc postanowiłam zrezygnować, aby zaoszczędzić kwotę na rzeczy, które są dla mnie ważniejsze. Podkład. Wstępnie miał być to All Hours z Yves Saint Laurent jako taki podkład, który jest niezawodny, który sprawdzi mi się w każdej sytuacji, ale jest on zdecydowanie za drogi, bo on kosztuje około 200 zł. Więc postanowiłam zrezygnować z tego podkładu na rzecz, uwaga, ostatniego mojego hitu i jest to podkład Hean Match Me. Mam dwa, ale oczywiście wzięłabym jeden. I ten podkład testuję ostatnio i bardzo dobrze mi się sprawdza, ponieważ ma takie satynowo-matowe wykończenie, bardzo dobrze się utrzymuje na skórze, nieco przedłuża mat mojej skóry, więc wydaje mi się, że również fajnie by się sprawdził w jakichś okolicznościach, gdzie musiałabym mieć podkład, ale zależałoby mi na trwałości, czyli, no nie wiem, jakiś trening albo jakaś okoliczność ślubna czy coś w tym stylu, wydaje mi się, że byłabym w miarę w stanie sobie z tym podkładem poradzić. Jest bardzo dobry, a kosztuje około 35 zł, więc to jest naprawdę fajna kwota i odpowiada mi na tyle, że zdecydowanie jestem w stanie zrezygnować z drogiego podkładu na rzecz tego, co się u mnie rzadko zdarza, bo u mnie te tańsze podkłady nie zawsze się tak dobrze sprawdzają, ale ten naprawdę fajnie na mojej skórze wygląda. Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu znalazłam podkład niedrogi, drogeryjny, który jest dopasowany idealnie do mojej skóry. To jest w ogóle game changer. Przechodzimy do korektora i z korektorów wybrałabym Glam Shop. Korektor pod oczy z Glam Shopu w numerze 2. Jest to bardzo dobry korektor, który ładnie się utrzymuje, który dobrze kryje, ma bardzo przyjemną kremową formułę i u mnie bardzo, bardzo fajnie się sprawdza i on kosztuje około 24 zł. Ja jak znajdowałam w internecie różne ceny, to po prostu tak wypośrodkowywałam i zaokrąglałam te kwoty, więc około 24 zł na korektor. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych, tańszych korektorów, które używałam, bo też jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o korektory, a ten sprawdzał się u mnie absolutnie fantastycznie, więc myślę, że ten poleciałby do mojej nowej kosmetyczki. Następnie puder i tutaj też miałam zagwozdkę, bo znalazłam ostatnio kilka całkiem fajnych pudrów, jak na przykład H2O z Glam Shopu, ale wydaje mi się, że przy mojej cerze jednak potrzebowałabym czegoś absolutnie, absolutnie niezawodnego. Mam dużo fajnych pudrów niedrogich, jak Clarissa Blur, który ładnie wyrównuje teksturę skóry, troszeczkę wygładza, subtelnie utrwala makijaż, czy H2O, który jest w ogóle niewidoczny, subtelnie utrwala, ale przy mojej cerze ja potrzebuję mieć gwarancję, że makijaż jest dobrze utrwalony, że jest przedłużony mat i to daje mi puder od dr Ireny Eris i jest to Matte & Blur Makeup Fixer. Jest to puder fiksujący, bardzo mocno utrwalający makijaż, po prostu setujący absolutnie wszystko, nawet grubą warstwę kremowego różu. Puder, który przedłuża mat na mojej cerze, dużo dłużej utrzymuje się matowa, ale nie też całkowicie płaska, no i przepięknie wygładza teksturę skóry. Jest to absolutnie fantastyczny puder i on kosztuje 100 zł,
ale zaoszczędziłam na niektórych innych elementach, więc zdecydowałabym się na ten jako coś absolutnie niezawodnego przy mojej cerze. Następnie rozświetlacz, z którego postanowiłam zrezygnować, ponieważ nie jest on dla mnie bardzo istotny w makijażu. Myślę, że rozświetlacz może mi zastąpić jakiś błyszczący cień albo kremowy róż. Nie jest dla mnie on taki bardzo, bardzo istotny, jakby musiał znaleźć się w mojej kosmetyczce. Gdybym miał się znaleźć, myślę, że wybrałabym po prostu jakiś nieduży, niedrogi, tak jak Vibo Diamond Illuminator, ale musząc z czegoś zrezygnować na rzecz rzeczy, na których mi bardzo zależy, czyli na przykład taki niezawodny puder, ja po prostu z rozświetlacza bym zrezygnowała. Żeby jednak mój policzek nie był całkowicie płaski, postanowiłam sięgnąć po róż kremowy i wybrałabym te z Glam Shopu. Te róże kosztują około 39 zł, ja mam tutaj dwa, ponieważ nie wiem, na który odcień bym się zdecydowała. Tutaj mam krem z róży, który uwielbiam, i krem z cukierków, więc któryś z tych bym wybrała. Myślę, że ten byłby bardziej uniwersalny, ale ostatnio mam absolutnie jazdę na ten kolor, więc jeszcze nie wiem, któryś z tych na pewno bym wybrała do mojej nowej kosmetyczki. Następnie bronzer, który będzie również nieco droższym produktem ze względu na idealny odcień, idealną formułę, łatwość użytkowania, wybrałabym bronzer od Dr. Ireny Eris w odcieniu Warm. I on kosztuje 140 zł, więc też całkiem drogo, ale w tym przypadku jakby nigdy nie trafiłam na bronzer, którego używanie sprawia mi tyle przyjemności, co ten kosmetyk. Ja nigdy nie byłam brązerowa, a odkąd mam ten bronzer, to jestem, więc dla mnie ta decyzja była absolutnie oczywista. Jak już mówiłam, z rozświetlacza bym zrezygnowała, więc przechodzimy do brwi. I pierwszą rzeczą, której nie mogłoby zabraknąć, jest żel do brwi i ja postawiłam na Claresę, która jest niedroga, która absolutnie fantastycznie utrwala brwi. Brwi się utrzymują przez cały dzień, więc jest dla mnie absolutnie niezawodnym żelem. Kosztuje 13 zł, więc jest to idealny wybór dla mnie. Jeżeli chodzi o wypełnienie brwi kolorem, myślałam na początku o tych cieniach z Hean Eyebrow Professional Set, natomiast znalazłam nieco tańszą wersję, niewiele, bo kilka złotych tańszą, i pomyślałam o kredce również z Claresy. I chociaż nie używałam jej jeszcze, to wydaje mi się być bardzo fajna ze względu na cieniutką końcóweczkę i bardzo ładny odcień. Ten 02 Medium Brown wydaje się być dla mnie idealny. I to jest jedyny produkt, którego nie znam w tym zestawieniu, ale wydaje mi się, że brwi nie są dla mnie aż takim ważnym elementem i wypełnienie i kolor brwi, że potrzebowałam absolutnie czegoś ukochanego, niezawodnego. Wydaje mi się, że żel jest dla mnie ważniejszy, który usztywni, ładnie uczesza mi włoski, natomiast wypełnienie nie jest aż takie istotne, więc myślę, że tutaj bym się odważyła strzelić, wiecie, w ciemno i kupić sobie tą kredkę, która kosztuje 20 zł. Następnie wydatek, który niestety okazuje się u mnie absolutnie niezbędny. Być może u wielu osób byłby to krok, który można by było pominąć, u mnie absolutnie nie. I chodzi tutaj o bazę pod cienie. Jeżeli ktoś ma suchą powiekę, no to ma to szczęście, że mógłby przeznaczyć tę kwotę na coś innego. U mnie cieniowanie nie ma sensu, jeżeli nie mam bazy, więc musiałabym wykonać ten wydatek, czyli około 60 zł, może nawet ciutkę więcej, też tak starałam się wypośrodkować tą kwotę, którą znalazłam w internecie, więc no 60 zł na bazę. Niestety, jest ona dla mnie niezawodna, jest bardzo dobra i jest u mnie absolutnie konieczna. Ja chciałam, żeby ta symulacja była taka, wiecie, realna, prawdziwa, a nie żeby wybierać najfajniejsze, ulubione rzeczy i udawać, że nie potrzebuję bazy. I w związku z dosyć wysoką ceną bazy, myślę, że zrezygnowałabym z eyelinera bądź kredki do makijażu oczu. Myślę, że eyeliner mogłabym zastąpić po prostu cieniami, które nałożyłabym na mokro i mogłabym sobie stworzyć kreskę w dowolnym kolorze. Natomiast jeżeli chodzi o kredkę, myślę, że mogłabym po prostu pożyczyć tą do brwi, gdyby zależało mi na zrobieniu sobie tight liningu czy przyciemnieniu linii rzęs. Więc przy takiej symulacji myślę, że z tych produktów bym zrezygnowała. Przechodząc do cieni, moim wstępnym wyborem była paleta Carnival od Be Perfect Cosmetics, ponieważ ma ona absolutnie pełne spektrum możliwości i dla mnie byłaby idealna. Gdybym nie miała absolutnie żadnych cieni, no to tą paletą zrobiłabym wszystko. Mam żółcie, pomarańcze, czerwienie, róże, fiolety,
nawet brązy, niebieskości, zielenie, nawet jakieś rozświetlacze, więc to byłby idealny wybór. Ale ona wychodzi w tym zestawieniu trochę drogo, bo ona kosztuje nieco ponad 200 zł. No więc znalazłam bardzo fajną alternatywę, jaką jest paleta również Be Perfect Cosmetics Carnival, ale wersja All Stars Palette. Jest to również bardzo kolorowa paleta, która ma szerokie spektrum kolorów, od żółtego po zielenie, niebieskości, fiolety, róże, brązy. Natomiast jest ona mniejsza i kosztuje około 130 zł, więc myślę, że znając możliwości tej palety, znając pigmentację, znając formułę tych cieni, które po prostu lubię, myślę, że zaryzykowałabym i kupiła inną wersję tej palety. I wtedy zaoszczędziłabym kilkadziesiąt złotych, więc całkiem fajny wybór. Przechodząc do tuszu do rzęs, w naszej symulacji nie znalazłam niestety miejsca na moją ukochaną maskarę od Dr. Ireny Eris Extreme Volume, ponieważ kosztuje ona mniej więcej około 130 zł, więc postanowiłam poszukać w swojej głowie innych ulubionych maskar w znacznie niższej cenie i to, co mi wpadło do głowy, to maskara Vipera Louvre, która fantastycznie się u mnie sprawdza, bo bardzo ładnie pogrubia rzęsy, ale nie skraca ich, bo czasami maskary pogrubiające nie łapią tych końcówek, a ona całkiem ładnie te końcówki łapała, ładnie pogrubiała rzęsy i przede wszystkim nie odbijała się, nie kruszyła, nie rozmazywała, więc jej trwałość była super, a cena to 20 zł, więc myślę, że w takiej symulacji wybrałabym właśnie maskarę od Vipery. I na koniec zostawiłam produkty do ust i w tym momencie, kiedy robiłam sobie przeliczenia i musiałam wybrać jakieś kolory i tak dalej, stwierdziłam, że nie chcę się wcale bawić w tą głupią grę. Produkty do ust są dla mnie bardzo, bardzo ważne i różnorodność kolorów to jest coś, co absolutnie uwielbiam i zdecydować się na jedną czy na dwie pomadki bardzo ciężkie dla mojego serca. No ale okej, bawimy się w symulację. Więc zacznę od konturówki i myślę, że tutaj to było akurat dla mnie najłatwiejsze do zdecydowania. Wybrałam mleczną czekoladę z Glam Shopu, ponieważ jest to konturówka, którą mogę użyć pod każdy kolor, ponieważ ona fajnie neutralizuje kolorystykę makijażu ust, wtedy fajnie jakikolwiek kolor użyję, on się fajnie wtapia w resztę makijażu. Ładnie podkreśla mój kształt ust, ale bez mocnego przyciemnienia, więc to by było dla mnie idealne i ta konturówka kosztuje około 19 zł. W kwestii szminek nie miałam wątpliwości, że powinnam wybrać coś z moich ukochanych Hean Luxury, które nigdy mi się nie nudzą i uwielbiam ich kolorystykę, formułę, to jak się noszą, to jak się nakładają. Natomiast oczywiście wybór koloru był tragiczny, bo zdecydować się na jeden to jest bardzo ciężkie. Ale ostatecznie postanowiłam wybrać Desert Flower, czyli 714. Bardzo uniwersalny, pasujący do wszystkiego kolor, który też ładnie komplementuje się z moją karnacją, z moją kolorystyką, wiecie, policzków, ust, wszystkiego, więc jest bardzo dobrze dopasowany do mnie. Oczywiście taki uniwersalny i wielofunkcyjny. Nie starczyło miejsca na mój ukochany czerwony odcień, czyli My Favorite 709. Może, wiecie, w dalszej części symulacji bym wybrała właśnie ten, jakiś, żeby mieć jakąś alternatywę. Zawsze mogłabym użyć sobie na przykład mojego różu w kremie też na usta, więc zawsze miałabym coś tam możliwie do zmiany, ale właśnie ten kolor jest taki, że pasuje do wszystkiego i zawsze dobrze wygląda na moich ustach, więc Hean Luxury 714 Desert Flower. Jeśli chodzi o błyszczyk, niestety musiałabym z błyszczyka zrezygnować. Nie ubolewam nad tym bardzo mocno, bo błyszczyki to jest, wiecie, taki bajer trochę. Nie potrzebuję jakoś bardzo mocno, oczywiście są bardzo fajne, dają nabłyszczenie i tak dalej, ale mogłabym wtedy użyć na przykład balsamu do ust, żeby uzyskać bardziej nawilżający efekt, więc z błyszczyka bym zrezygnowała. Po przeliczeniu tych wszystkich kosmetyków wychodzi mi 621 zł, więc zmieściłam się w mojej puli 650, nawet troszeczkę miejsca zostało, może właśnie nawet na jeszcze jedną pomadkę Hean Luxury, więc wybieram 709, my favorite, wtedy mam czerwoną i już po prostu mogę umierać. Okej, to było wyzwanie, bo z jednej strony musiałam wybrać swoje ulubione kosmetyki, ale z drugiej strony musiałam trzymać się tej kwoty i z niektórych ulubionych produktów zrezygnować, tak jak na przykład z ulubionego tuszu czy niezawodnego podkładu. Ale to jest taka fajna zabawa, fajna gra, żeby pomyśleć sobie o tym, co faktycznie najbardziej lubimy w swojej kosmetyczce. Napiszcie mi, jak gdybyście wy mieli sobie zasymulować taką sytuację, jakie produkty byście wybrali. Może macie jakieś takie absolutnie niezawodne,
ponadczasowe produkty, z których na pewno byście nie zrezygnowali w takiej symulacji. Koniecznie piszcie na dole w komentarzach, jestem mega ciekawa, które kosmetyki się tam znajdą. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!